Czy mięso jest dobre czy złe? Jaka no. jest w końcu ta prawda? Narracja potrafi się zmieniać na przestrzeni lat. Tak, narracja była dotychczas taka, że mięso jest super. Zresztą to widać też po inwestycjach Unia Europejska, jak tym sterowała. Jak spojrzysz, porozmawiasz z rolnikami, ja im gorąco teraz współczuję. Przez wiele, wiele lat dostawali pieniądze na budowę tuczarni. Wszystko co jest związane z hodowlą tych tuczarni powstała cała masa w Polsce. A teraz narracja się odwraca, bo są badania, które o tym mówią, że niestety są nie jest do końca zdrowie i, zo, i zobaczysz, że dużo będzie się mówiło o tym, że jednak jedzenie roślinne jest zdrowsze i... Jakbyśmy spojrzeli na mięso i powiedzieli sobie osoby w moim wieku, ale to jeszcze, jeszcze ludzie może zgadują, ile mam lat. Ale dobra, osoby starsze wiedzą, że kiedyś krowę czy świnie, to widziałeś często no, krowę na łące, tak? Dzisiaj na mięso trzeba spojrzeć nie jako na hodowlę, tylko na produkcję. I to począwszy od genetyki, czyli zobacz już genetyka, jeszcze nie ma krowy, a już się myśli o genetyce tej krowy czy świni, no bo musi dać jak najwięcej mięsa, po proces takiego już nawet mycia, pakowania mięsa. Wszędzie jest chemia.